Siemanko wam wszystkim, ludzie, z tej strony Revo, a przed wami Rage 2. Tutaj u doktorka w ostatnim odcinku skończyliśmy, no i myślę, że trzeba by było w końcu popchnąć tą fabułę jakoś bardziej do przodu, ale tutaj wygląda tak, jakbyśmy musieli z nim jeszcze porozmawiać. Dobra. Pożegnaj się grzecznie, Kulasie. No to biedny Kulas. Laboratorium tutaj mamy odkryte. No, moglibyśmy się udać tutaj, w to miejsce. Czego nie mogę? O, zróbmy tak. Kawał drogi trzeba by było jechać. Przy okazji mam jakieś punkty tutaj. Jest też strzelnica, oślizgły sud. Okej. Okay. To jest oczywiście Mutant Bash TV tym razem. Tutaj mieliśmy... Też Mutant Bash? Cholera. Tak, sprawdźmy. Tak, Mutant Bash TV. Chyba, że odzyskiwanie starego mecha. Naprawdę... Trawalnego mecha. Chyba, że tutaj podjedziemy najpierw, bo mamy po drodze. Pewnie to nie będzie zbyt easy. Z tym się trzeba oczywiście liczyć. Tutaj niby wybiliśmy, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Czy oni na przykład za chwilę tutaj nie przybiegną, nie zrespią się czy coś. Ogólnie nieźle ma tutaj zrobione. Fajna ma tą bazę. Same jakieś działka pierdały. Gdzieś mamy autko. Czy ja tak bez problemu przejdę przez te krzaczory? Przejdę, aż mi się muza załączyła do walki. Uff. Okej, okay, trzeba nawrócić. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe, jak się wydaje. Ogólnie po tych wertepach ciężko się jedzie, no i bambus jest niezniszczalny w tej grze, to nie ma to tamto. Bambuliu, bambuliu. Nice, szkoda, że tu nie ma ten punktów z drift. No i szkoda, że nie mam właśnie też żadnej amunicji, bo nie powiem, przydałaby się jakaś. Dobra, mamy jeszcze trochę niestety do przejechania. Ale spokojnie, to i tak po drodze wszystko. Powiem wam, coś lagi jakieś mam, chociaż FPS-y nie skaczą, wszystko jest w porządku. Czuję się, jakby gra była trochę zlagowana. Tak jakbym w trakcie dodawania gazu miał taką... Turbo dziurę. Mogę was tutaj, nie wiem, pozabijać? Mi się tutaj... a odwiedźmy to, zobaczmy co to jest. Slowmo mi się załączyło przez te... Wtedy. Mamy motorówkę, spoko. No co potrzebujemy, to właśnie amunicję. Może też będziemy w stanie znaleźć tą amunicję do samochodu, tak jak gra nam podpowiada, że jest taka możliwość do auta, tam rakietki czy właśnie jakaś inna amunicja. Niektóre auta mają na tyle fajnie, że są łódź poduszkowa, że mają tak jakby nieograniczoną ilość tej amunicji, tak jak jeździliśmy tym autkiem, co rzuca tymi bombami tam od tyłu. To ono właśnie też ma nieskończoną ilość amunicji. To jest fajne z jednej strony, z drugiej strony no byłoby to trochę zbyt OP. Niestety żadnych pocisków nie znaleźliśmy. To wyeliminowałem jakichś dwóch głupków. No i są tam łódeczki, ale nie pokazywało mi niestety, żebym mógł do nich wejść, więc nie wiem. Uff. Ojej, 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 ojej. Uff, uff. W którejś stronie pomogłem, nie wiem której, ale którejś na pewno. Dziwne wybuchy się tu dzieją. Dop. Ja coś czuję, że stracę za chwilę ten samochód. Mi się uda gdzieś znaleźć nowy, taki wiecie, lepciejszy trochę niż ten, byłbym zadowolony. Elegancko by byłoby nawet rzekł. A tu jest ta wieża tej władzy. Uuu, no nie mówcie, że to jest gdzieś tutaj. Nie, bo to trzeba jeszcze kawał drogi przejechać, dobra. Nie, no nie taki kawał, 400 metrów. No to jest, jakieś bawoły dziwne. Strasznie mi dziwnie się gra, naprawdę. Jakby coś było nie tak z grą. Widzicie takie kuźwa ściny? Napraw sterowalnego mecha. Okej, okay, najpierw jeszcze będzie strilanie. W trakcie biegania też tak mam? Nawet nie. Mieliśmy jakąś lagunę. A nie, dobra.
Czy ja mogę, będę mógł sobie tym chodzić, czy jak to wygląda? Mech siewca huku, okej. Kontynuuj. Fajne to. Fajnie to wygląda. Za szybkie to nie jest. Strzela to coś? Robi to coś? Ja mam się udać tutaj dokładnie w to miejsce? Rozwija mi się w ogóle celownik, więc nie czaję tego trochę. Nie no, tu są nasi. O co tu kaman? Bo ja muszę na przykład kupić mu jakąś broń czy coś. Pojazdy. Niszczyciel, śmigacz, monster, traktam jest, siewca. Mogę tylko wezwać za stówkę, ale nie jestem w ogóle w stanie ulepszyć. Mieć skórkę. Tak jakbym musiałbym w tym siedzieć i co? No enter, zobacz ulepszenia. To co, tutaj w siewcy nie mam żadnych? Nie, mogę tylko wezwać za stówę. Dobra, super, fantastycznie. I co? Ja to naprawiłem. Najchętniej tam z tego wyszedł po prostu. I niech to tutaj zostanie, no bo na cholerę mi to. Łowca burz. Przejadę do tego kogoś? Nie, ten ktoś jest tak zjarany, że jest z wrażenia niezniszczalny. W tym razie my tym robotem możemy tylko chodzić i tyle. Okej. Laboratorium to brak celu w ogóle, okej. Niech będzie. Chyba, że się dostaniemy teraz tutaj. Kawał drogi trzeba przejechać, ale myślę, że warto by to było odblokować i wiedzieć, na czym stoimy. Ty Fenix, okej. Chyba, że coś mi się z grom zacięło po prostu. Też jest niestety możliwe. Widzicie, jak to zacina? Masakra. Może trzeba by było, nie wiem, komputer zresetować albo coś. Może źle gra z dysku się załadowała. Potrzebę. No niestety, jak będziecie musieli, to się dzisiaj przemęczyć z tym jednym odcinkiem. Jakoś dużo kontentu nie nagrałem, ale... Może nie będzie tak źle na filmiku. Uff, pięknie. Ale oni wszyscy mają takie dziwne te fury. Takie dość słabe. One nic nie robią, tylko jadą. A szkoda, szkoda. Tutaj też. Chyba jakiś wyścig pewnie z nimi będzie można zrobić. A tam pomogłem ziomkowi. No to raczej nie był mój szczęśliwy, ani dzień, ani nic. Tutaj to czyściłem już, prawda? Kolejna kryjówka bandytów. O nie, nie czyściłem tego. Idziemy to czyścić. Uff. No proszę. Nie mam też granatów. Ojej. Ale wali ten ktoś tutaj tymi aftungami we mnie. Tam ich pozabijał. Ach. Oczywiście lekarstwa też nie mam żadnego. Po co? Niby mam to wskrzeszenie się, ale nie chcę tego używać. Te mędy wszystkie pobiegły. O, tam jest ktoś, dobra. Właśnie, że z nich wypadały te filtryty całe, które nas przy okazji też troszeczkę leczą. Leżysz, maciaro. O, dobra, mamy trochę żyćku.
Widzę, że tutaj mogę sobie wbić. Może będzie mi, chciałem powiedzieć, łatwiej, ale nie będzie mi łatwiej. Tego wszystkiego. Tutaj mamy typa, który do nas wali strasznie mocno. A widzę, że nie tylko on. Ktoś z drugiej strony jeszcze walił. On mi zrzucił aż skrzyneczki tutaj, za którymi się chowię. Nie wolno tak. Wow, halo, jak ty się tutaj... Aha, bo ty po drabince sobie wlazłeś tutaj za mną. No proszę, jaka inteligentna gra, nie ma, że boli. Chodź dom, dorwać szmatę, ziomek. No kogo ty tak? Nie wolno tak mówić. O fuck, coś nieźle do mnie znowu nawala. Tutaj kolega niezniszczalny, mi zostało 3 życia i raczej się nie naładuje. Wiecie, staram się tutaj... O, ale się wrąbałem. O, może defibrylację się uda. A udało się. To 10 jednak. O, już 3. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić teraz? A tutaj mogę zejść, okej. Może będą tutaj mieli jakieś życie? Nie. Nie mają jak na złość. Zaczęło mi się samo regenerować. Pewnie tam do jakiejś części się zregeneruje, a potem dupa. O nie, zostało przy 9. Super. Super Hubert. Nie! O jest, umarł. Wreszcie. Jeden z gorszych przynajmniej. Nic mnie nie masz. Kurwa mać. Kurwa, dostałem za 9 hapsów, tak? Zaczyna się. Walą, walą, walą. Walą, walą, walą. No tutaj chyba popełnił samobójstwo z wrażenia. Wow, ten granat. Wow, co tu się stało? No znowu umrę. Typek na ziemi leży, wali do mnie. A nie, dobra, mamy tu trochę feltrytu, żeby się podleczyć. Nie jest tego jakoś super dużo, ale... A. Nie wiem, co z tym typem tutaj zrobić, tym... Kto tutaj siedzi, nie? 6 kombo mi w niego wlazło, ale... Ja, wróć do mnie. Gdzie on poszedł? On spadł? Będzie jeszcze gorzej. Coś mi pokazałem, bym mógł coś... A, w skrzynkę pewnie. On tu stał. No co jest? Trzymaj ten przyciski. O, 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 o. Który taki mądry? Widziałem kto. Już cię widziałem! Puc! Dobra no, wyczyszczone. Jej, padli wszyscy, kura! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale zrobiłem teraz. Oj, 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 oj. O dobra, zostało jedno auto. Śmigacz został jeden. No, nie ma źle, one są całkiem fajne. Rozumiem, że na motocyklu chyba nie mogę się przejechać, czy mogę?
Nie, tutaj nie mogę. On by się tam chciał tylko ścigać ze mną. Gin tam, przepadnij, zmoro nieczysta. A nie mnie denerwujesz. Tu jedzie on. Chociaż tu mi coś jeszcze pokazuje. I znak za... Ło, no nie, no dobra, spore to, ale nie ma najgorzej. Siatka. Nic mnie nie ma, ziomek. O, ja myślałem, że on jeszcze żyje. Jestem twardą sztuką. Bez przesady. Okej. Okay. Tutaj zajebiście, ale słyszę właśnie, o. Uff. To jest fajne, bo jak oni wpadną w coś, to bardzo możliwe, że złamią sobie na przykład kark, nie? No wiadomo, nie jest to zbyt przyjemne dla nich, ale dla nas już tak. Ze względu na to, że się nie musimy martwić. Tu jest ta gnida, zobaczcie. Ja mam takiego zeza, nie? Nigdy tego nie potrafię trafić, takich latających pierdół. Co, i to tyle? Nie, jeszcze ktoś tutaj będzie. Nie wiem gdzie. Debiaszczo. Amko, weźmiemy sobie wszystko, co nam dają. I pyc, i cyk. No dobra, ale to brakuje mi tutaj jednego ziomka gdzieś. Prawdopodobnie. Obstawiam, że jednego. Bo gdzieś się szwenda i... Pewnie znowu gdzieś. Posłuchać, skąd krzyczy ewentualnie. Ja tutaj przyjechałem. Tam się strzelałem. Wejdźmy na górę. Może coś na górze? O-o. Daj mi trochę ammo do tego. No, gdzie jest ten ktoś? No to nie było to. Ale punkt mam wciąż... zablokowany. Chyba, że da się do tego wejść? Może? No dobra, tam mamy skrzynię, to ją podnieśmy. Pieniądze! Szczęście nie dają, ale czym więcej jest, tym lepiej dla nas. Nie, no dobra, nie wejdziemy tu chyba do tego. Ktoś jedzie? Sklepik. No, spoko. No powiem wam szczerze, że nie wiem. Coś tu ewidentnie się chyba zepsuło. No bo nie mogę nic tu zrobić. No trochę bez sensu, nie? O, tu była skrzynka. Ja chcę przede wszystkim odblokować. Już palicho z tymi skrzynkami. Żeby mi zaliczyło... miejscówkę, że już mam ją wyczyszczoną. Chyba mi nie zaliczy. Nie wiem, nie potrafię tego kogoś znaleźć. Nie wiem, ile ich tu zostało, czy w jakimś hangarze utknęli, czy jak... Tak jak w jednym z pierwszych odcinków też tak przecież było, że ta jedna osoba nam po prostu utknęła. Dzięki Bogu ją znalazłem, ale tu nawet nie słyszę, jak gdzie ona tam krzyczy, czy coś. Więc no jadę. Robię im bum 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 i jadę, no. Głole pomiotało nam jak szatanem teraz. Firmowe paliwo. Ło. W trakcie jazdy mam lagi, to jest dziwne. Znajdź losu coś tam, hangar, tak?
Ciekawe, czy ich tam zabiłem. Jakie ładne tutaj rzeczy są. No w końcu, Wellsby. Spróbujmy znaleźć burmistrzynię Lusum Hagrid. Idziemy. No, dbanie o to miejsce to nie tylko trzymanie w szachu twardzieli. Babciu, to ty? Nikt tu nie wlezie wyglądając jak jakaś łajza z pustkowi. Okej. Muszę spadać. Muszę lecieć. Misję mi dawajcie tylko, a nie... Potwierdź. O! Kurde, bo... W wielkim mieście, tak. Takie trochę niemiłe, co ja teraz robię, nie? Kupiec cyberdoktorek. Gdzie ten kupiec? Słuchaj, wodzu. Nie każ mi tam. W drodze tutaj mijałam starą ruinę. Na samym szczycie wielkiej szczeliny. Muszę iść. Ale ma fajne gacie. Gotowa, by zaopatrywać. Dobra. My tutaj mamy dron z wieżyczką. Strażnicy często pracują samotnie, pozbawieni wsparcia. Kilka dronów z wieżyczkami zapewnia nieco bezpieczeństwa i dodatkowej siły ognia. Po 50. Kup. Infuzje zdrowia, kup wszystkie. Ulepszenie śmiglika. Te schematy nauczą cię, jak za pomocą znalezionych poprzednio komponentów tworzyć i ulepszać śmigliki. Też nie głupie. Co my tutaj mamy? Schemat ulepszenia infuzji przesteru, infuzji zdrowia. Od razu to bierzemy. Mam 6000, jeszcze 5. To jest do granatów, do palarzona trytowy. Dopraszczenia te pozwalają na ulepszenie twoich umiejętności. Tutaj mamy 1000, na stanie jest 12. No nie będę kupował na razie. Może tylko ewentualnie kupmy granaty i to. I resztę zostawmy. Dobra. U ciebie coś kupię? Dodajemy jakieś śmieci czy coś mamy? Kupujesz czy sprzedajesz? Jeszcze nie wiemy co? Pewnie się dowiemy, bo ja chętnie robię jedno i... Prawdę mówiąc, kupowanie złomu to moja pasja. Masz cały złom, jaki mam. Dobra transakcja. Fresh meat, te? Co, masz jakieś jedzenie? Zarodnik mutanta, a no tak. Dobra, spoko. Stój, śmieciu. Szukam burmistrzyni Wellspring. Jesteś we właściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Burmistrzyni Hagar i jej personel zamknęli się w biurze. Czegokolwiek chcesz, musisz poczekać. Spróbuj kiedy indziej, albo wcale. Dlaczego? Coś się stało? Nie. I niech tak zostanie. Nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. Burmistrzyni ma większe problemy niż ty, robaczku. Dobra, jak mówiłem. Słyszysz to? No to grubo. Ale moja pompka z wami zrobi tutaj. Dymy. Ktoś jeszcze przychodzi? Tu są nasi. Muszę tam iść. Trzeba tam rzeczywiście zajechać. Imponujące. Myślisz, że pocisk też złapiesz? Lusum Hagar, burmistrz Wellspring. Niegdyś mistrzyni śmiglika. Dziś do kompletu używa spluwy. Kluczowa dla projektu Sztylet. Ej, luzik! Ja w związku z projektem Sztylet. Lista osób, które wiedzą o projekcie jest krótka. I nie ma cię na tej liście. Przysłała mnie Prowley. Prowley, he? Prowley nie żyje. Wajland zrównano z ziemią. Jest hologra... Nie umiem wyjaśnić. Jestem Walker. Ostatni ze strażników Vinyl. Niech to szlak. Znowu te dupki. No to co? To trzeba jej pomóc, no. Załatwmy tych skurwieli. A potem...
potem pogadamy. Mogę was tak sobie wrzucić? Taka sama jak tu. Załatwili twoich ludzi, a ja załatwiłem ich. Może jednak na coś mi się przyda. Nie boimy, nieźle zaś zbierane. Słyszysz? Jadą windą na górę. Szykuj się. Tylko spokojnie. Gdzie ta winda? Tu, nie? Jak do kacze. No to było głupie z ich strony, rzeczywiście. Rany. Walczyć to ty umiesz, nie powiem. Nieźle, nie? Wszyscy zabici na śmierć. No raczej. Spodziewałabym się tego po kimś z waszego zamkniętego osiedla. Również się od tamtych. Teraz możemy pogadać? Tak. Pogadajmy. Aha, muszę na nią kliknąć, powiedz, tak? Może o co tu chodzi? Sztylet powstał, by raz na zawsze zatrzymać władzę. Plany posypały się, gdy Vineland zerwało z nami wszelkie kontakty. Jestem bardziej niż chętna, by wznowić projekt. Ale jak widzisz, mam pilniejsze sprawy na głowie. Tak, widzę. Co to za typy? Najemne oprychy. Oddział zbirów. Mało znacząca grupa bandytów. Kto ich nasłał? Jedyny pajac, który ma jaja, żeby coś takiego odwalić. Clegg Clayton. Najbogatszy dupek w mieście. Fotel burmistrza marzy mu się od dłuższego czasu. Ostatnio jednak zaczął działać. Przekupił urzędasów i rości sobie pretensje do całego sprzętu wojskowego w mieście. W tym elementów kluczowych dla sztyletu. A więc jeśli go zabiję i odzyskam sprzęt? Nie ma mowy. Musimy zachować ostrożność. Najpierw dowiesz się, skąd ma poparcie. Później musimy wywąchać, gdzie trzyma wszystko to, co zabrał. Masz jakiś plan? Gość ma ego wielkie jak ekokapsuła. Ale możemy to wykorzystać. Zbliż się do niego, podlisz się mu, zdobądź zaufanie. Wtedy łatwo podepniesz to urządzenie do jego komputera. Dzięki niemu pobiorę wszystkie jego ciekawe dane. Kto go wspiera, kto zaopatruje oddział zbirów i gdzie przetrzymuje przejęte zasoby. Clegg Clayton lubi otaczać się bogatymi i sławnymi. Przesiaduje z nimi w tak zwanej sali zwycięzców. Znajdź sposób, żeby się tam dostać, a od podpięcia urządzenia będzie dzielić cię już tylko krok. Okej, robi się. Doskonale. Jasne, pewnie, że tak. Tylko krok i w ogóle. Nie dostań się do biura Clegga i podłącz do jego komputera. Spoko loko. Pewnie, że tak zrobimy. Daleko jest ta sala w ogóle? Nie wiem, gdzie mi teraz się drzwi otworzą, czy tu, czy tu? To i z jednej i z drugiej strony się mogą otworzyć, z tego co widzę. Jednak tutaj. No ale to tam trzeba kilka razy i usta, a nie non stop. Nie, bo dobrze robi. Bardzo dobrze robi. Niestety raczej już nie uratuje swojego ziomka. Kawałek tak długo bym stał i to nagrywał, czy on to rzeczywiście zrobi tę reanimację. Dobra, mamy 29 minut, więc sobie tutaj skończę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie i wpadajcie na kolejne odcinki. Życzę wam jego dziomka, trzymajcie się i cześć!